Ho, ho, ho! Którą my tu mamy godzinę? To czas na 5 odkryć, bo okazuje się, że ostatni odcinek był nagrywany jakieś pół roku temu, co sprawia, że czuję się, jakbym przeteleportował się w czasie. Wtedy był początek lockdownu, więc wszystko się zgadza. 5 odkryć. Moi drodzy, dzień dobry, witam was w serii, w której typ dzieli się z innymi fajnymi rzeczami. A teraz potrzebujemy fajnych rzeczy, żeby czuć się dobrze. Zacznijmy od książki, a co może sprawić, że poczujemy się lepiej niż książka o tytule Dobre życie, według 7 filozofów terapeutów. Brzmi jak totalnie cheesy coachingowy bullshit? Może tak brzmieć, jeśli odrzucimy intelektualny dorobek takich postaci jak Epikur, Nietzsche, Epiktet, Lao Tzu, Schopenhauer, Budda, którzy poświęcili na rozkminianie rozkmin całe życia. Dzieło Marcina Fabiańskiego to próba przełożenia myśli tychże filozofów na język dostępny dla przeciętnego Kowalskiego, ale nie wszystkich myśli, a tych, które miałyby być dla tego, kto chce je poznać, terapeutyczne i takie, które miałyby sprawić, że nasze życia staną się dobre albo po prostu lepsze. Książka nie sprzedaje nam poradnika, jak osiągnąć fortunę, nie uczy nas perswazji w dzisiejszym wąsko eksploatowanym wydaniu, czyli jak coś komuś sprzedać, charyzmy, bycia cool i klepania babek po tyłku tak, żeby nie zgłosiły tego na policję, to patrzenie w niewłaściwym kierunku. Najpierw trzeba nauczyć się, jak być spoko samemu ze sobą, ale też jak nie być takim zafajdanym egocentrykiem, albo jak nie przejmować się tyloma rzeczami, gdy nie jest to konieczne, jak oswoić się z tematem przemijania, którego świadomość dopadnie prawdopodobnie każdego z nas. To są grube tematy, z pewnością za grube, żeby wyczerpać je na przestrzeni 200 stron, ale Marcin Fabiański wcale się na to nie sili, oferuje bardzo pragmatyczne podejście. Takie, które możemy wykorzystać tu i teraz i sprawdzić, czy jakoś wpływa na naszą codzienność, a docelowo chcemy, żeby wpływało na nią dobrze. Na końcu rozdziałów, oprócz tych praktycznych ćwiczeń, znajdziemy też podsumowania, które fajnie strukturyzują wiedzę. Innym dobrym przykładem tego pragmatycznego podejścia są krótkie podsumowania na początku rozdziałów. We wstępie do rozdziału o Schopenhauerze dowiemy się na przykład, że terapia z Schopenhauerem leczy z patetyczności, narcyzmu i egoizmu. Ha! Kto nie chciałby wyleczyć się z patetyczności, narcyzmu i egoizmu? To takie proste. Wystarczy przeczytać rozdział książki. Wszyscy wiemy, że to nie jest aż takie proste i autor zdaje się też o tym wiedzieć, ale samo zwrócenie uwagi na to, że no idąc za Schopenhauerem, którego postać i dorobek zostały mocno zniekształcone przez memy, że panie, nic tylko smutek i żałość, samo zwrócenie uwagi na to, że hej, może za bardzo koncentruje się na tych wielkich opowieściach i wyobrażeniach. Schopenhauer miał tutaj na myśli raczej jakieś wielkie mity religijne, ale to mogą być na przykład opowieści o dalekiej przyszłości, jakieś wyobrażenia na temat tego, czym będę się zajmował za x lat, kim będę i tak dalej. Zbyt duże przywiązywanie uwagi do tej perspektywy po prostu separuje cię od tego, co jest tu i teraz, a jeśli sukcesywnie odcinaliście się od tego tu i teraz przez całe lata, to gdzie tak naprawdę wtedy byliście? To tylko jeden z przykładów. Naprawdę dobra książka. Dla mnie przydatna. Polecam. Kogo niesie? Halo? Jak otwórz? A kto... Jaki ja? Tutaj ja z kanału Ja. Dość trudno jest wybrać tylko dwa dzieła popkultury. Dlatego wybrałem po prostu dwa pierwsze, które uważam, że są godne polecenia i jako pierwsze mi przyszły do głowy. Pierwsza rzecz to Avatar Legenda Aanga. I mam nadzieję, że większość z was teraz zrobiło no jakby... Po co o tym mówisz? Przecież każdy wie, o co chodzi. Finally. Mi natomiast przez całe lata gdzieś ten tytuł obijał się o uszy i widziałem różne screeny, ale nigdy mi się nie chciało za to zabrać. Zabrałem się tak dopiero z półtora miesiąca temu. I tak nie skończyłem jeszcze trzeciego sezonu, ale spojrzałem w regulamin 5 odkryć i nie było żadnego zapisu, że trzeba obejrzeć całe, żeby powiedzieć w serii Fangotena o tym, więc pomyślałem, że mogę. Avatar Legenda Aanga to opowieść o wojnie, która trwa pomiędzy narodem ognia, a narodami innych żywiołów. I jak już możecie się domyślać, jest tylko jeden wybraniec, który może uratować świat przed tą całą zagładą. To jest dosyć oklepany motyw. Do tego znajduje ekipę przyjaciół, którzy nie uwierzycie, ale pomagają mu uratować świat. Wow, taki oryginalny koncept. Ale całość
jest zrobiona bardzo dobrze pod różnymi względami. Zarówno pod względem pomysłowości, tego jak popycha się cała fabuła, jak i nawet jeśli chodzi o same postacie, z których każda ma mocno zarysowany swój charakter i łatwo jest je polubić. Dlatego całość nie jest taka dwuwymiarowa i źli ludzie okazują się dobrzy, tylko mają pewne problemy. Złe spojrzenie na świat, czy też problemy z samymi sobą, które gdzieś tam odbijają na reszcie świata. Do tego sprawy robią się ciekawsze, przynajmniej dla mnie, kiedy można tam znaleźć odniesienia do różnych wierzeń, czy też filozofii, takich jak oczyszczanie czakr, czy reinkarnacja. I to wszystko sprawia, że ta bajka zaczyna nabierać w ogóle jeszcze kolejnego dna. Całość ma masę bardzo family-friendly humoru i oczywiście występują tam też poważne problemy takie, że człowiekowi robi się smutno, kiedy to ogląda. Ale jednak jest to idealny serial do pooglądania gdzieś w towarzystwie, wieczorkiem, żeby móc się po prostu przy nim dobrze bawić. A, to był tylko Hop News. Okazuje się, że ma dla nas jeszcze jedno odkrycie, ale zanim do tego przejdziemy, najpierw ja z kanału Ja. Genialna przyjaciółka. Questo non può continuare a studiare. È meglio tu non ci vai. Tanti l'esame, lo faccio stesso. Genialna przyjaciółka to niesamowicie pięknie nakręcona dwusezonowa opowieść o trwającej 6 dekad przyjaźni pomiędzy dwoma kobietami. Eleną Greco i Raffaellą Cerullo. Na początku pierwszego odcinka jesteśmy częstowani informacją o zniknięciu tej drugiej, nazywanej przez większość czasu Lilą. Aby dowiedzieć się, co się stało, zostajemy przeniesieni do Neapolu lat 60., gdzie rozgrywały się losy kobiet. Towarzyszymy im od wczesnego dzieciństwa poprzez lata nastoletnie i wczesną dorosłość. Genialna przyjaciółka to jest opowieść o przyjaźni, ale taka, która jest trudna, nieszablonowa, pełna rywalizacji, pełna niewypowiedzianego żalu. Więc każe nam zadawać pytania, czy w ogóle taką relację nazwalibyśmy przyjaźnią, albo idąc dalej, skłania nas samych do rozkminienia tematu, jak my w ogóle zdefiniowalibyśmy przyjaźń. Relacja pomiędzy Eleną i Lilą to trzon historii, ale oprócz tego dostajemy co najmniej tak samo ciekawy i mocno zaakcentowany rys włoskiego krajobrazu społecznego tamtych lat. Hierarchii w sąsiedztwie, nieoficjalnie rządzonego zazwyczaj przez jakiegoś dona, do którego zamiast do policji szło się załatwiać sprawy, obrazu rodziny, kontroli społecznej jako mechanizmu, który tak silnie wpływał na poczynania mieszkańców, co ilustrowane jest ciągłym zadawaniem pytania, no a co ludzie powiedzą? Pozycji kobiety w tym krajobrazie i pozycji mężczyzny, tego czego się od nich oczekiwało, tego jak postrzegano edukację, czego w ogóle się wtedy uczono. I o tym, jak wiele się od tamtych czasów zmieniło, przekonujemy się co rusz. Przemoc domowa w rodzinie, pokroju lania dzieciaków otwartą dłonią po twarzach, normalne, nawet jeśli nie w 100% aprobowane, to bardzo powszechne praktyki wychowawcze. Małżeństwa aranżowane? Panie, a da się jakoś inaczej? No jest to kawał sztuki, zarówno jeżeli chodzi o samą opowieść, jak i to, jak została opowiedziana w formie audiowizualnej. Jedziesz, Krzychu. Drugą rzeczą, jaką dla was dzisiaj przygotowałem, jest Cień Wiatru, Zafona, faceta, który zmarł parę miesięcy temu, a Cień Wiatru jest jego najgłośniejszą powieścią. Głównym bohaterem jest Daniel, któremu, kiedy jest jeszcze małym chłopcem, ojciec pokazuje tak zwany cmentarz zapomnianych książek, który jest po prostu gigantycznym archiwum z masą różnych książek, w którym Daniel wybiera jedną z książek, a następnie postanawia dowiedzieć się czegoś o autorze. I wiem, że możecie w to nie wierzyć, ale okazuje się, że cała sytuacja autora książki i jego historia, którą Daniel wybiera, nie jest zbyt prosta. Dzieje się dookoła niej masę tajemniczych rzeczy. Jest super napisane zarówno pod względem opisu powojennej Barcelony, a klimat poszczególnych scen dzięki bardzo fajnym opisom pozwala tak mocno wejść w tę książkę. Na fabule trzeba się dość mocno skupić, bo na początku całość jest bardzo mocno pogmatwana i dopiero w trakcie czytania możemy zrozumieć motywację bohaterów z poprzednich stron. No i plot twist i samo zakończenie, które no nic wam nie mogę powiedzieć, ale jest naprawdę warto poświęcić, nie wiem ile tę książkę się czyta, ale według lubimy czytać, 8 godzin 40 minut. Jak najbardziej warto, po to tylko, żeby przeczytać to zakończenie. Dziękuję bardzo, to byłem ja z kanału Ja. Dziękuję bardzo za czas, który daliście mi na występ w tym internetowym show, jakim jest 5 odkryć. Oddaję głos Fangotenowi. To był Hop News z kanału Hop News. Wpadajcie tam do niego, żeby zobaczyć, co robi u siebie. A ja przechodzę do kolejnego odkrycia. Na zawsze, Lorenz. Na zawsze Lorenz to jest dzieło autorstwa Xaviera Dolana, kanadyjskiego reżysera, scenarzysty i aktora, z którego twórczością spotkałem się jakoś w drugiej klasie liceum. Co dwa tygodnie mieliśmy taki przedmiot, który był właśnie o kinie i na nim oglądaliśmy różne filmy, które 95% klasy miało kompletnie gdzieś. Jednym z filmów oglądanych na zajęciach był ten o tytule Zabiłem moją matkę. Jak się potem okazało, jeden z najgłośniejszych filmów Xaviera Dolana. Z jakiegoś powodu nie obejrzeliśmy go na lekcjach do końca i ja też sam o nim trochę zapomniałem. I w sumie
Nadal go nie obejrzałem, chcę bardzo do niego wrócić. Zapomniałem też o samym reżyserze i dopiero po latach wpadłem na inny jego film, Na zawsze Lorenz. Czyli historia tytułowego Lorenza i jego partnerki Fred. Oboje muszą stanąć przed gigantycznym wyzwaniem. Integralność zarówno ich związkowego świata, jak i ich osobistych światów zostaje naruszona, bo Lorenz przyznaje, że czuje się kobietą i chciałby zacząć to manifestować również swoim wyglądem. To nie jest łatwy temat nawet dzisiaj, a akcja filmu dzieje się w latach 90., a więc, jak możecie sobie wyobrazić, nie była to jakaś bułka z masłem. To, co jest świetne w dziele Xaviera, to to, że historia jest opowiedziana z naprawdę ogromnym wyczuciem, bez cienia żenady i tak też jest zagrana. A wydaje mi się, że to mogło być jednym z większych wyzwań. No i estetycznie dla mnie to jest pierwsza klasa. Mam tutaj na myśli chociażby niesamowitą scenę z ubraniami lecącymi z nieba. A na dzisiaj to już wszystko z mojej strony. Bardzo zachęcam do tego, żeby dzielić się waszymi odkryciami w komentarzach. Być może zrobicie komuś wieczór i komuś innemu będzie bardzo miło. Jeszcze raz dzięki Hopnews. Wpadajcie tam do niego po wieści internetowe, a ja już się będę z wami żegnał. Trzymajcie się.